atrakcję życia wiecznego przedstawimy Ojcu przed wiecznymi naszymi dziećmi. Módlmy się za naszego papieża Franciszka, biskupów, za obecnego wśród nas księdza biskupa ordynariusza Andrzeja i prezbiterów, aby nieustannie głosili światu orędzie dobrej nowiny o zmartwychwstaniu w Chrystusie. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłego księdza prałata Edwarda, aby po trudach ziemskiego życia znalazł odpoczynek w radości wiecznej. Ciebie prosimy. Módlmy się za rodzinę i przyjaciół zmarłego księdza Edwarda, aby nadzieja na powtórne spotkanie wieczności pomogła im przetrwać czas doczesnego rozstania. Ciebie prosimy. Módlmy się za chorych, cierpiących i umierających, aby Ewangelia i sakramenty były dla nich pociechą i mocą na ostatnim odcinku ziemskiej wędrówki. Ciebie prosimy. Módlmy się za naszych zmarłych bliskich, przyjaciół i znajomych, abyśmy mogli spotkać się z nimi w domu naszego Ojca. Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, abyśmy byli dla świata czytelnym świadectwem wiary zmartwychwstanie ciała. Ciebie prosimy. Wszechmogący Boże, Panie życia i śmierci, wysłuchaj modlitw, które do Ciebie zanosimy i umocnij swoją